jest Franek. Franek urodził się 3 miesiące temu dzięki in vitro. Mama i tata po latach prób w końcu mogą być szczęśliwi. Najważniejszą rzeczą jest nie stracić tej nadziei, bo jeżeli stracisz nadzieję, to jak gdyby wszystko legnie w gruzach, bo trzeba wierzyć, że jeżeli nie uda się za drugim, za trzecim. I ja mimo, że oczywiście miałam po drodze takie momenty upadku, bo jak gdyby każde niepowodzenie niosło za sobą takie tąpnięcie z takim poczuciem, o kurczę, znowu nie wyszło, a tam się dzidziuś urodził, a nam znowu nie wyszło. Wiele par próbuje laboratoryjnej metody zapłodnienia, bo coraz więcej osób ma problem z zajściem w ciążę w naturalny sposób. Teoś jest dzieciakiem dzięki in vitro i też jest taką żywą reklamą tego, że warto walczyć, jeżeli in vitro ma sens. I każdy, kto będzie jakby przeciwko temu, to gdzieś tam myślę, że jak zobaczy Teodoryka, to zmięknie mu serducho i stwierdzi, że faktycznie warto wierzyć w to, bo niepłodność jest chorobą cywilizacyjną, coraz większą niestety. Razem ze swoim partnerem wydała na to, by stać się rodzicami, około 130 tysięcy złotych. Jednak nie żałuje tej decyzji. Człowiek robi sobie takie priorytety. My nie byliśmy na wakacjach, bo odkładaliśmy na procedurę. Doszło do tego, że ja brałam leki, które wystarczały mi na tydzień. Ja płaciłam za nie 2300 zł tygodniowo. Niektórzy zarabiają takie pieniądze w miesiąc, a ja musiałam mieć po prostu i ja nie wiedziałam, na ile ja tygodni mam się przygotować, bo ja nie wiedziałam, czy ja znowu poronię, czy się uda, czy się nie uda. Tak wygląda laboratorium, gdzie plemniki łączone są z komórkami jajowymi. Co drugie kute jajko, oocyt, fachowo nazywając, da nam idealny zarodek do wytransferowania. Kiedy go jeszcze genetycznie przebadamy, to taka szansa na ciążę rośnie nam do niebotycznych rozmiarów. Skuteczność tej metody jest bardzo wysoka. Szansę na zajście w ciążę, jaką daje in vitro, nie da się porównać do naprotechnologii. Kiedy mamy wyselekcjonowany zarodek, wytworzony tu w laboratorium w in vitro, czyli zapłodnienie w szkle dosłownie, po takiej poprzedzonej stymulacją jajników, zapłodnieniu tutaj pod mikroskopem, wycyzelowaniu, którą gametę żeńską połączymy z którą gametą męską, plemnikiem, no to taki przebadany zarodek wytworzony tu sztucznie w laboratorium, jednak z materiału biologicznego małżeństwa, rodziców przyszłych, no to jest często grubo powyżej 60%, czyli tylko 40% par, które do nas się zgłaszają, za pierwszym razem nie potrafimy pomóc. Jednak nawet przy tak skutecznej metodzie jak in vitro nie udaje się od razu. Dlatego trzeba dać sobie czas. Pani Krystynie zajść w ciążę udało się dopiero za czwartym razem. To była też dla niej próba psychiki. Warto było ją podjąć, bo teraz jest w 10. tygodniu ciąży. Jak za długo już to trwa, że te testy ciągle są negatywne, człowiek widzi ciągle tę jedną kreskę, a marzy o tych dwóch w końcu, tak? No to jest taka bezsilność po prostu i ta, myślę, że ta bezsilność, że ja nie mam na to wpływu aż takiego, jakbym chciała, to doprowadza właśnie do łez. Dlatego w Gencentrum w Katowicach można było nie tylko spotkać się z rodzicami dzieci z in vitro, ale również poprzeć projekt ustawy Tak dla in vitro, który zakłada, że na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności corocznie zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 500 milionów złotych. Do niecodziennego zdarzenia doszło w Jastrzębiu-Zdroju. Na terenie prywatnej posesji zapadła się ziemia. Powstały lej ma głębokość około 2 metrów. Zapadlisko znajduje się między dwoma budynkami, budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zapadlisko zostało zauważone przez właściciela tych obiektów. Po tym, gdy strażacy zabezpieczyli teren, na miejscu pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, by ocenić, czy mieszkańcy mogą dalej bezpiecznie korzystać z domu, jak i budynku gospodarczego. I jak na razie mogą, jednak nie wiadomo, jakie informacje w tej sprawie pojawią się w najbliższym czasie. W tej chwili wiem, że są podejmowane działania przez zakład górniczy w celu sprawdzenia, czy tam nie ma dodatkowo jakichś pustych przestrzeni poniżej. W przypadku, gdyby nie było, no to jakby sytuacja po zasypaniu tego będzie uspokojona. Jeśli jednak okaże się, że pod ziemią są pustki spowodowane pracą pobliskiej kopalni węgla kamiennego Zofiówka, to wtedy oba budynki, jak i bezpieczeństwo osób w nich przebywających może być zagrożone. Gliwice będą mieć strefę czystego transportu. To może oznaczać duże zmiany dla kierowców. Trzeba się do nich jednak dobrze przygotować. Ten program, nazwijmy, nie zostanie zrealizowany tak jednoosobowo, tylko miasto będzie chciało się skonsultować z mieszkańcami, jak oni uważają, czy ten wyznaczony przez analizy obszar będzie tym, który powinien zostać wprowadzony. Strefa czystego transportu to w Polsce temat nowy, ale coraz chętniej podejmowany
zajmowany przez miasta. Jest to troszeczkę myląca nazwa, bo ona dla niektórych oznacza, że od razu będzie zakaz wjeżdżania w ogóle samochodów do centrów miast, że będzie można poruszać się na przykład tylko na piechotę, rowerami czy samochodami elektrycznymi. Absolutnie nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby do centrów naszych miast nie mogły wjeżdżać samochody najbardziej emisyjne. Pierwszą gminą w Polsce z taką strefą za półtora roku będzie Kraków. Przez pierwsze dwa lata do miasta nie będą mogły wjeżdżać samochody 30-letnie lub starsze. Potem wiek samochodów będzie obniżany. Nie są to restrykcyjne zasady, ale i tak wprowadzenie ich w Gliwicach zostanie poprzedzone szeregiem analiz. Nie tylko jakie samochody się po mieście poruszają, jaka jest ich emisyjność, jaki jest w ogóle stan jakości powietrza, ale też jakie właśnie są nastroje i oczekiwania mieszkańców. W całej Europie funkcjonuje już ponad 300 stref czystego transportu, a niektóre miasta na zachodzie idą o krok dalej i tworzą przestrzenie zeroemisyjne. Jednak to w Polsce jeszcze daleka przyszłość. Największym minusem jest to liczba po prostu stacji ładowania, tak? Tych miejsc, w których można by się było podłączyć, żeby się podładować. No patrząc na aglomerację tutaj katowicką, no to chociażby tutaj mamy, są wszystko miejsca praktycznie zajęte, tak? Bo ktoś się po prostu ładuje. Już były też takie sytuacje, że się podjeżdżało i cztery samochody czekały, tak? Żeby się po prostu podłączyć. W przyszłości osoby posiadające samochody, które nie zanieczyszczają powietrza, być może będą mogły liczyć na większe przywileje. Na razie strefy czystego transportu mają przede wszystkim wykluczyć pojazdy, które produkują najwięcej spalin wdychanych później przez mieszkańców. Siemianowice Śląskie chcą mieć swoją farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Ma powstać na hałdzie na terenie po byłej KWK Siemianowice. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, farma fotowoltaiczna rozpoczęłaby swoją pracę na przełomie 2024 i 2025 roku, a jej koszt wyniesie około 15 milionów złotych. Na ten cel miasto chce jednak także pozyskać środki unijne. W chwili obecnej siemianowiccy urzędnicy ogłosili przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu o powierzchni 2,2 hektara, na którym to powstanie ta farma fotowoltaiczna. Warto w tym miejscu również dodać, że jednym z punktów rewitalizacji tego terenu będzie budowa drogi łączącej inwestycje z ulicą Michałkowicką. Farmę fotowoltaiczną buduje też katowicki MPGK. Powstaje ona na zrekultywowanym składowisku odpadów w pobliżu zakładu utylizacji odpadów. Farma pozwoli zabezpieczyć zapotrzebowanie na prąd w przypadku zakładu na poziomie 25%. W chwili obecnej kończymy prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych. Do końca lutego powinien ten etap inwestycji zostać zakończony. Tutaj mówimy o liczbie ponad 2000 paneli fotowoltaicznych. Cały czas trwa także budowa największej farmy fotowoltaicznej w Polsce, którą buduje Tauron na granicy Mysłowic i Jaworzna. Jeśli budowa pójdzie zgodnie z planem, to już za kilkanaście miesięcy w Sosnowcu powstanie jedna z najnowocześniejszych placówek pogotowia ratunkowego w Polsce. Bardzo nowoczesne rozwiązania, jeśli chodzi o pracę zespołu ratownictwa medycznego. Garaże podziemne, oddzielona część brudna od czystej, odpowiednie miejsca do dezynfekcji, do myjni, odpowiednie magazyny. I nie tylko, bo już w fazie projektowania nowego budynku pomyślano również o samych pracownikach, którzy będą mieli do dyspozycji sale wykładowe, strefy wypoczynku czy siłownie. Przede wszystkim to będzie świetna instytucja, świetny obiekt. Po drugie, będzie ratował życie. Po trzecie, będzie najnowocześniejszy w kraju. Po czwarte, technologia, która będzie zastosowana, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Inwestycja jest możliwa dzięki dotacji z województwa w wysokości 18 milionów złotych. Oprócz nowego obiektu Sosnowiec zyskał także dwie nowoczesne karetki. Miasto udostępniło teren pod budowę nowej siedziby za darmo. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Tuż obok znajduje się nowa siedziba policji oraz dwie prokuratury. Dobrze, że te instytucje, które gdzieś tam się uzupełniają i często mieszkańcy muszą krążyć po miastach, szukając tych instytucji, będą w Sosnowcu w jednym miejscu i w tych trudnych momentach, bo na pewno w tych miejscach jest się w trudnych momentach, będzie można w jednym miejscu właściwie załatwić wszelkie formalności, które są akurat w danym momencie niezbędne. Przypomnijmy jednak, że był czas, gdy obecność niezależnej stacji pogotowia ratunkowego w Sosnowcu stała pod znakiem zapytania. Różniliśmy się mocno w kontekście przyszłości pogotowia. Mamy już za sobą. Dzisiaj wszystkie ręce są na pokładzie i wszyscy myślimy i pracujemy wspólnie na rzecz rozwoju naszego pogotowia. Nowa stacja pogotowia ratunkowego w Sosnowcu powstanie przy ulicy Janowskiego. Cała inwestycja wyniesie 25 milionów złotych.
Planetarium Śląskim można od czwartku oglądać kombinezon Neila Armstronga, taki sam, w jakim kosmonauta wykonał pierwszy krok na Księżycu. Kopia skafandra A7L, który miał na sobie Neil Armstrong 20 lipca 1969 roku, kiedy postawił po raz pierwszy stopę na Księżycu. Taka ciekawostka, akurat ta kopia jest idealną kopią tego skafandra, w którym wrócił Neil Armstrong. Słynny but, który zostawił ślady na Księżycu, został na Księżycu. Część ekwipunku po prostu musiała zostać wyrzucona z lądownika, żeby zmniejszyć wagę. Jest to najdokładniejsza kopia, jaka jest w tej chwili na naszej planecie. Model powstał na podstawie skanów 3D oryginalnego kombinezonu Armstronga pochodzącego ze zbiorów Narodowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej Smithsonian w Waszyngtonie. Księżycowy skafander był w 1969 roku szczytem technologii. Był w stanie utrzymać przy życiu astronautę pracującego w niemal całkowitej próżni w temperaturach od minus 120 stopni Celsjusza do 127 stopni Celsjusza. Oprócz skafandra przed wejściem do Planetarium Śląskiego można oglądać wystawę From the Moon to Mars.